Dzień dobry, moi drodzy. Tydzień temu uczestniczyliśmy w najwspanialszym kamraskim wydarzeniu na Grunwaldzie. To były wspaniałe chwile spędzone wśród pozytywnych ludzi patrzących z Tobą w tym samym kierunku, rozumiejących się bez zbędnych słów. Miło było przywitać starych znajomych, poznać nowych. Dziękuję Ani i Danielowi Kamratom z Augustowa i Januszowi z Warszawy za pomoc w rozłożeniu namiotu. Tego samego, który dwaj nawiedzeni bajkopisarze okrzyknęli telewizję białorusko. A Leszkowi i Bernardowi za jego złożenie. Dziękuję kamratom z Lubelszczyzny za tak liczne przybycie. Dziękuję wszystkim za miłe słowa, uśmiechy i życzliwość. Nie wymienię wszystkich tylko z obawy, że kogoś niechcący mogę pominąć. Największe podziękowanie oczywiście składam Wojtkowi i Marcinowi za wspaniałe, pełne wzruszeń wydarzenie. Dziękuję wszystkim, kto pomagał organizować to wielkie przedsięwzięcie. Dziękuję pięknie Straży Kamrackiej za to, że chłopaki strzegli naszego bezpieczeństwa przez wszystkie dni i noce tam spędzone. Kocham Was wszystkich i do zobaczenia w tym magicznym miejscu za rok. A Grunwald 2024 zapamiętam też w tych oto fragmentach. Nazwę sobie rano, czterech ich jest, Aniu, no. Ale wiadomo, że oni bez nas to nic. Kamraci, kamraci z Wrocławia. Dzień dobry. Witam. Witam. Dobry wieczór. Witam, cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Witam duży ludzi. Dzień dobry. Chciałem zameldować białoruskiemu KGB. Kocham was, ludzie. Czytałaś, kim jesteśmy? Wiem. Prawdę prawisz. Piękna. A proszę, Mireczka chyba pierwszy raz ubrała. Ale co chciałaś się... Coś powiedzieć chciałaś, że co, gdzie? My mamy te swoje, tu wiesz. Ja myślałam, firmowe, że niebiesko. Ale nie, no, kazali ubrać śląskiego grotu. Też wolałam niebiesko ubrać, no ale wiesz, jak już cała grupa, tak, to wiesz. No i co tam było w tym? Podnosisz atmosferę!
A ja. Zniszczyłeś rzeczy martwe, Melek się popsuł. Naprawiają. Melek. No. Wszystko w porządku, nie psu? Wszystko w porządku.
tak udają. No zanim przyszła, to minęło 40 minut. Zobacz, jeszcze nie mogła. No nie! Kluczyk, którym to jeszcze. To ledwie, ale patrz jak spuszkowa. Wiesz, bo i wsadzić do tam. Tego? Nie co? Rąbać to chodzi. Na tym stolarskim stole. Uśmiech! Dobra. Dziękujemy. Wojtek! Dziękuję. Wojtek i Paweł. Ania i Paweł. A wy co tu tak? No czekamy. Gdzie? No, a, to tu ma być? Nie, czekamy. Tomuś, nie słyszałeś, gdzie ma być ta wywiad? O, nie wywiad, tylko... Nie słyszałem. Słyszałem, że ma być. Ma Wojtek robić, ale gdzie, tu nie wiem. Ja już się z chwilą, ale zniknę. Ta, nie, są, przy samochodzie. Nie przyszedłeś. Jak nie? Gdzie nie przyszedłem? Cały czas tu jestem. Gdzie to my idziemy? Gdzieś tak pośrodku. No słuchaj, chodźcie, gdzie chcę zrobić, gdzie chcę zrobić. Wszystko wyjdzie. Wszystko wyjdzie. Ale kto ma to zrobić? Kto kolega zrobi? Dzień dobry. I wrzucisz mnie na Facebooka, dobra? Może z daleka. To zrobię wam, tak? Zrobię wam tak. Z daleka. Tu było zajęte. Dzięki.
Dzięki. Dziękujemy. Na Facebooku napiszę ci tekst. Ty. Dobra. Ale to trzeba sobie wybrać miejsce, czy koło jakiejś właśnie. A gdzie jest kierowca? Idę, podziękuję, bo wie się dla mnie wzięło ten. Podziękuję za... Nie, już mi... Ale lepiej tłuszcza maść z plastrem, bo jak tuś jak będziesz się poruszał, to będzie ciało cię zrywać, będzie się bolało. A potem odsłonić na powietrze, mi się zasuszy. No. I czemu więcej takich nie ma? Będzie. Wierzę, że będzie. Tu jest Polska, a nie Polin. 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 Jest Polska, a nie a jeszcze mam taką refleksję. Przybliżcie twarz Staszica. Teraz patrzcie się w twarz Staszica i on mówi tak. Żydzi! Nie! Dobrze, ale gdzie jest kadr? Ale powiedział też, że Żydzi to letnia i zimowa szarańcza dla Polski. Kaktus, coś z ciebie wyrośnie, marnuje się już od tego dnia. Co ty tam pijesz i jak tam żyjesz? Dziurę masz w najnowszych spodniach. Chodźcie na pole. Dzięki, Karku. Nie palcie się w słońcu. Na szybko zdjęcie, bo ja... Czołem, kochani ludzie, czołem. Jesteście...